25 sierpnia wspominamy świętego Józefa Kalasantego, prezbitera. Józef urodził się w Paralta de la Sal na terenie Aragonii 31 lipca 1556 lub 7 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej, której jeszcze dość żywe były tradycje rycerskie. Do stanu duchownego został przygotowany bardzo dobrze. W roku 1583, gdy miał 27 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłańskie spędził na posłudze duszpasterskiej w Barbastro, Urgel i Tremp oraz na pracy w administracji kościelnej. W roku 1592 towarzyszył kardynałowi Markowi Colonne w podróży do Rzymu. Do Hiszpanii już nigdy nie powrócił. Związał się wówczas z bractwem młodych kapłanów, którzy za cel swojej pracy apostolskiej uznali nauczanie religii wśród ludu i dzieci. Józef spostrzegł jednak, że praca prowadzona tylko dorywczo i okazyjnie, uzależniona od dobrej woli jednostek oraz ich wolnego czasu, dawała niewiele. Dlatego postanowił sam prowadzić katechizację w zakresie mniejszym, ale zorganizowanym i stałym. W roku 1597 otworzył pierwszą prywatną, bezpłatną szkołę w Europie. Założył ją na Zatybrzu, w najuboższej dzielnicy Rzymu. Dziełu swojemu dał nazwę Szkół Pobożnych. Zamierzał osiągnąć cel podwójny. Przez bezpłatną naukę pociągnąć do siebie młodzież najuboższą, a więc i najbardziej zaniedbaną. Nauczanie zaś tak przepoił nauką i życiem chrześcijańskim, by młodzież wychodząca z jego szkół była wierząca. Zdarzało się niejednokrotnie, że dzieci trzeba było najpierw nakarmić chlebem, a nieraz dać im nawet dach nad głową. Do tak rozległej akcji Józef potrzebował ludzi dobrej woli, wspomagających go bezpośrednią współpracą. Powstało więc nowe zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Pawłowe dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych, popularnie zwane Pijarami. Swoją rodzinę zakonną nazwał Pawłową ku czci papieża Pawła V, któremu oddał pod opiekę swoje dzieło. Był to rok 1617. Papież Grzegorz XV w roku 1621 podniósł kongregację do stopnia zakonu o ślubach uroczystych. Jeszcze za życia założyciela Pijarzy otworzyli dom i szkołę w Ołomuńcu w Czechach i w Warszawie. W 1621 roku Józef został generałem zgromadzenia. Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe. Znaleźli się ludzie, którzy pozazdrościli mu sławy, a równocześnie chcieli nowemu dziełu narzucić własne idee i programy. Przez nieuczciwą propagandę zdołali pozyskać sobie większość w zakonie. Do wewnętrznych niepokojów doszły jeszcze ataki zewnętrzne. Doszło nawet do tego, że wraz ze swoimi asystentami Józef został aresztowany przez inkwizycję. Po kilku dniach wszyscy wprawdzie zostali uwolnieni, ale wcześniej pozbawiono ich urzędów. Wizytator papieski, poinformowany jednostronnie i fałszywie przez zbuntowanych, przedstawił zakon w tak czarnych barwach, że Stolica Apostolska myślała nawet o jego zlikwidowaniu. Tak też niebawem uczynił Innocenty X, który w roku 1646 zredukował zakon do kongregacji bez ślubów i poddał ją pod władzę miejscowych biskupów. Nawet członkowie otrzymali zezwolenie ogólne, że w każdej chwili mogą opuścić szeregi Pijarów. Józef poddał się tym wydarzeniom z cichością i pokorą. Cierpiał bardzo, nie dla własnej miłości i ambicji, ale z żalu, że tak wiele ubogich dzieci i młodzieży zostanie pozbawionych nauki Bożej i oświaty. Józef zmarł jako 92-letni starzec w dniu 25 sierpnia 1648 roku. Pozostawił po sobie około 5000 listów, będących bogatym źródłem wiedzy o nim samym i jego dziele. Jego relikwie znajdują się w kościele świętego Pantaleona w Rzymie. Do chwały ołtarzy jako błogosławiony został wyniesiony przez papieża Benedykta XIV w roku 1748, a papież Klemens XIII w roku 1767 wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Rehabilitacji doczekało się także jego dzieło. Klemens IX w roku 1669 przywrócił Pijarom formę kongregacji zakonnej i wszystkie odebrane im przywileje. W roku 1948, a więc w 300. rocznicę śmierci świętego Józefa Kalasancjusza, papież Pius XII ogłosił go patronem wszystkich katolickich szkół podstawowych. Święty Józef Kalasancjusz w swojej szkole wychowawczej kładł wielki nacisk na sakrament pokuty. Wiedział dobrze, jak wielkie kryją się w niej wartości. Sakrament ten bowiem zmusza człowieka do zastanowienia się nad sobą, do żałowania swoich win i do poprawy życia. W czasach, kiedy kary fizyczne były w szkołach powszechnie stosowane, Józef zniósł je u siebie całkowicie. Pod żadnym pretekstem nie pozwalał też przyjmować jakichkolwiek wynagrodzeń. Szkoły pijarów były bezpłatne. Opłacano jedynie w miarę możliwości konwikt. Istota systemu nauczania i wychowywania pijarskiego zawiera się w haśle, jakie założyciel zostawił swoim duchowym synom – pobożność i nauka. W ikonografii święty Józef Kalasancjusz przedstawiany jest w habicie zgromadzenia. Jego atrybutami są lilia, księga, mitra i kapelusz kardynalski jako znaki odmówionych godności oraz pióro pisarskie. Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Józefowi Kalasantemu tak wielką miłość i cierpliwość, że poświęcił całe swoje życie kształceniu i wychowywaniu młodzieży. Spraw, abyśmy w służbie prawdy naśladowali tego mistrza mądrości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christus.